Tak się akurat nieszczęśliwie składa, a proszę Państwa, że jesteśmy tym pokoleniem, które jest pokoleniem posthipisowskim, czyli wychowywali nas ludzie, którzy uważali, że jak ktoś przyjmie dużo środków, które nie pozostawiają układu nerwowego obojętnym, to wtedy świat będzie fajniejszy, piękniejszy i wszyscy się będą bardziej kochać. Otóż, jako pokolenie posthipisowskie mamy często tendencję, taką naturalną zupełnie, że dzieciom trzeba dawać dużo miłości i dawać się rozwijać dowolnie i wtedy one będą szczęśliwe i będzie działało. Natomiast jak pokazują badania podłużne, nieco inna metoda jest skuteczniejsza. Taka metoda, która łączy dwie rzeczy bardzo trudne dla potencjalnych rodziców do połączenia. Pierwszą, tak dużo ciepła, ile tylko dziecko może wchłonąć, a nawet do momentu, aż się zacznie z niego ulewać. Dziecko nie jest jak Pampers, nie jest tak, że się nigdy z niego nie będzie ulewało. Łatwo poznamy, kiedy jest dużo, natomiast my, ile tylko jesteśmy w stanie, tyle w dziecko cię popompujemy. I z drugiej strony, tyle wymagań, ile dziecko jest w stanie wchłonąć. Krótko mówiąc, trzeba dawać tak dużo ciepła, jak to możliwe, i wymagać również. A to dlatego, proszę Państwa, że my, my dorośli, mamy świadomość tego, że. Dumę i satysfakcję w życiu osiągamy z rzeczy, które przychodzą nam z trudem, a nie z rzeczy, które przychodzą nam z łatwością. Więc, jak zaczniemy dzieciom tego trudu odejmować. Tak, to tak, jakbyśmy sobie tego trudu odejmowali, odejmowanie trudu w życiu powoduje nie tylko, że jesteśmy bezużyteczni, bo no to tak, jakby sobie zawiązać rękę pod marynarką na półtora roku, gdyż kocham moją rękę i nie chcę, żeby jej się coś stało. Ona co prawda będzie bardzo elegancką ręką, lecz zupełnie zdegenerowaną i nie nadającą się do życia. W związku z tym, te, te trudy, które dzieci przeżywają, to nie są po to, żeby je stamtąd zabierać, bo to w nie wpompuje poczucie własnej wartości. A naszym zadaniem jest pokazać dziecku, jest to pewna. Życiowa mądrość, że ono ma samo w sobie, od Boga, natury, czy w co tam wierzymy, wszystkie niezbędne narzędzia, żeby sobie z trudami życia poradzić. I dziecko potrzebuje u nas tylko wsparcia. I wsparcie jest właściwie taką rzeczą, którą możemy dać drugiej osobie, nawet jak już nic nie mamy. Więc do tego, żeby dziecko podejmowało trud, podejmowało wysiłek, a próbowało po raz kolejny, i żeby na koniec wychodziło z tego wszystkiego dumne, że chociaż jest trudno, to daje sobie radę, a nie dlatego, że było mi łatwo, to mi się udało. Tak samo jak z odwagą, tak? Nie boję się, to zrobię. Odwaga nie polega na tym, ale odwaga polega na tym, że, jest, że się boję, ale jednak robię. I tak samo jest tutaj. Jest trudno, ale coś robię. Ludzie, którzy osiągają w życiu sukces, i to szeroko pojęty, emocjonalnej, finansowej, każdy inny, osiągają go nie dlatego, że. Wszystko im się podłożyło, tylko pomimo tego, że było trudno. I jest całkiem spora grupa ludzi, którą spotkacie i pewnie spotkaliście, która osiągnęła w życiu bardzo wiele, i każda Wam opowie, że im jest trudno. Zresztą wszystkim jest trudno, i piosenkarzom, i gwiazdom telewizji, i gwiazdom Roka, wszystkim na świecie jest trudno. Życie jest po prostu ciężkie. Natomiast nas, naszym zadaniem jest pokazywać dzieciom, że jest w życiu ciężko i można sobie z tym radzić. I to całkiem nieźle działa.